Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie, makijaż i to będzie taki czat make-up. Postanowiłam, że po prostu będę się malować i wam opowiadać i chcę wam dzisiaj opowiedzieć, co się w ogóle u mnie działo przez ostatnie kilka miesięcy, co się w ogóle dzieje, taki update życiowy. Korzystając też z tego, że te moje czat make-upy, one nie mają z reguły dużo wyświetleń i ja wiem, że te filmy to oglądają tylko moi stali bywalcy i to bardzo dobrze, dlatego że to są też takie rzeczy, które bym chciała wam po prostu opowiedzieć, jak to swoim znajomym. Także nie interesuje mnie tutaj jakiś taki szczególny rozgłos, tylko po prostu tym najbliższym widzom, którzy wiem, że oglądają wszystkie filmy i też te chat make-up oglądają, także chcę wam po prostu opowiedzieć, co się u mnie dzieje i też z kilku innych powodów. W każdym razie, co pokażę, jeśli chodzi o makijaż, to mam kilka takich rzeczy, których na kanale chyba nie pokazywałam, między innymi podkład, bronzer, róż i mam taką malutką paletkę, także takie kilka takich nowości, a pozostałe stałe rzeczy to będą takie już po prostu, które nieraz już na moim kanale widzieliście. Także jeżeli taki temat was interesuje, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. I zaczynam w ogóle makijaż od olejku żożoba. To też chyba wam zapomniałam w ogóle kiedykolwiek powiedzieć o tym. Zaczynam ostatnio makijaż od olejku żożoba. Tutaj mam przelaną po prostu do malutkiej butelki trochę olejku. Ja to podejrzałam gdzieś na jakimś innym kanale amerykańskim. Niestety nie powiem, jaka to nazwa kanału, dlatego że to było przy okazji. Szukałam informacji o czymś tam i taka właśnie babka mniej więcej w moim wieku, czy nawet trochę starsza, malowała się i właśnie mówiła o tym, że używa olejku żożoba. Bo ja sobie tutaj zrobiłam o taką kropelkę, dosłownie jedną kroplę wylałam i ja ten olejek nakładam pod oczy. Ja wam nieraz mówiłam, że mam bardzo suchą skórę pod oczami, ja już naprawdę tyle poeksperymentowałam i rzeczywiście fajnie się to sprawdza, dlatego że olejek żożoba, oczywiście to można użyć jakiegokolwiek innego olejku, ale olejek żożoba to jest właściwie nie olej, tylko wosk i on po tym, jak się wchłania i zastyga, to on tworzy taką gładki, taki jakby film na skórze i on rzeczywiście bardzo ładnie skórę nawilża, natłuszcza ją i przy okazji też bardzo ładnie utrzymuje korektor. Także taki trik po prostu podejrzałam i mam tutaj taką buteleczkę olejku żeby na swojej toalecie, gdzie zawsze wykonuję makijaż i przed makijażem po prostu taką kroplę trochę tutaj rozprowadzam. W ogóle zanim się zacznę malować, muszę wam się pożalić, bo to nie będzie wesoły film, także od razu mówię, że to nie będzie wesoły film. Muszę się wam pożalić, bo w ogóle coś mi weszło w bark i po prostu nie mogę w ogóle ręki podnieść. Mam nie, że bezwładno, ale nie mogę w ogóle ręki podnieść, tak mi coś weszło tutaj w bark. Także okropnie spałam w nocy, bo budził mnie po prostu ból tego ramienia, czy się ruszałam, czy się nie ruszałam, po prostu mnie bolało. I w ogóle dzisiaj rano jeszcze ze schodów spadłam, w ogóle pierwszy chyba raz w życiu. Spadłam tak z połowy schodów. Sobie obtarłam boleśnie łokieć, jakiś siniak sobie chyba zrobiłam na plecach, po prostu nie wiem, kalectwo totalne, wszystko mi dzisiaj leci z rąk, także nie wiem, taka jestem po prostu niedorobiona dzisiaj, to pewnie to widać. Okej, słuchajcie, podkład, jaki chcę dzisiaj użyć, to jest Ułoma czy Łoma Sharon C. Są dwa podkłady z tej marki. Jeden to jest taki niby droższy, jeden trochę tańszy. Ten droższy to jest między innymi na Beauty Buy, chyba też na Cult Beauty, a ten tańszy jest w ogóle w Superdrugu. Ja kiedyś ten podkład kupiłam po prostu z ciekawości, on był chyba w promocji czy coś i naprawdę bardzo fajnie mi się ten podkład sprawdza. Ja mam go w kolorze Fair Lady T2, o ile tutaj dobrze widzę. Kolor naprawdę bardzo fajny, tam jest oczywiście, jak to teraz z tymi podkładami, jest bardzo dużo kolorów w różnych odcieniach. No, wybrałam ten Fair Lady T2 i naprawdę kolor jest bardzo ładny, taki beżowy, nie za różowy, nie za żółty. No i bardzo fajnie mi się ten podkład sprawdza, w sensie takim, że nie dość, że ładnie wygląda, to też i w ciągu dnia się ładnie zachowuje, po nałożeniu ładnie wygląda i w ciągu dnia nie robi żadnych niespodzianek. Także ostatnio takie moje odkrycie, bo mam kilka podkładów, znaczy kilka właściwie to, no trzy. Trzy takie podkłady, to jeden mam z Claresy, jeden z Lirene i jeden z Catrice, które tak, no nie do końca mi się dobrze, ja je używam, ale nie jestem jakoś szczególnie nimi zachwycona. A ten po prostu sprawdził się dobrze, także szukałam jakiegoś zamiennika, bo mój ulubiony podkład z NYX, ten Bare With Me, on jak wiecie jest
wycofany i ja po prostu chciałam mieć coś takiego zapasowego, żeby wiedzieć, że coś takiego innego mam. Ten podkład nie jest zamiennikiem do tamtego, ale po prostu też się dobrze sprawdza. Ok, słuchajcie, ja nałożę ten podkład, nałożę korektor, puder, to będę tam oczywiście pisać wszystko, co nakładam, czy ewentualnie pokazywać. Coś widzę, że jakoś mi się tu tak się nachwaliłam, a teraz jakoś mi się to nie podoba. Bo to też wszystko zależy od filtra. Ja mam dzisiaj ten filtr z La Roche-Posay, ten UV Mion. No ale powinno to dobrze wyglądać. No nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, co wam chciałam powiedzieć, dlaczego jestem w ogóle taka nieswoja przez ostatnie, chyba to już nie wiem, ile miesięcy minęło i co się u mnie działo. Zdecydowałam się o tym powiedzieć z kilku powodów. Raz, że po prostu ciężko jest mi coś takiego ukrywać. Ja jestem osobą, która nie umie udawać, nie umie kłamać i jest mi po prostu ciężko, jak muszę coś tam trzymać. I w ogóle ja wiem, że to jest tylko kanał na YouTube, ale ja wiem, że są osoby, które mnie tu oglądają od lat i na pewno widzą, że coś jest nie tak, więc chciałam to powiedzieć. Poza tym rzecz tyczy się męża, więc to też wszystko było uzależnione od tego, czy on wyrazi zgodę na to, żeby mówić o tym, bo na początku nie chcieliśmy nikomu mówić, ale potem no to są takie rzeczy, których też się nie da trzymać w tajemnicy, więc coraz więcej ludzi wiedziało. Także zdecydowałam się po prostu powiedzieć wam, co się dzieje. No, mąż ma raka. Raka szyi, ma guza szyi. To już coś podejrzewał z początkiem roku, ale nic mi nawet nie mówił i bardzo długo z tym chodził i w końcu zdecydował się pójść do lekarza, nawet mi o tym nie mówiąc i potem to już się szybko toczyło. Najpierw poszedł do ogólnego lekarza, potem oczywiście skany różne. No to już mi wtedy powiedział, że coś się dzieje. To na początku przez chyba miesiąc czasu jeździliśmy po prostu różnego rodzaju skany wykonywać, badania, biopsje, badania krwi. Także sporo tego było. Taki to był maraton. No potem jak już powiedzieli, co to jest, przedstawili całą metodę, nie wiem, no metodę leczenia tego, to wam nie będę tego opowiadać, bo to po prostu jakieś traumatyczne przeżycie dla mnie było, jak oni to wszystko powiedzieli, jak to będzie wyglądać. No i całe leczenie zaczęło się dokładnie 6 tygodni temu. Miał radioterapię i chemioterapię. Zanim zaczął w ogóle tą radioterapię i chemioterapię, to miał zainstalowaną taką tubę do żołądka, żeby sobie mógł przez rurkę ewentualnie jedzenie wtłaczać, takie specjalne szejki, jeśli by stracił w czasie leczenia zdolność przełykania. Na szczęście jak dotąd to się nie stało, wciąż jest w stanie przełykać, więc tą tubę ma zainstalowaną, trzeba ją codziennie czyścić, tam raz w tygodniu, nieważne. Także to musimy robić też sami razem. Zanim też zaczął radioterapię, musiał usunąć kilka zębów. Kilka to chyba 8 zębów miał usuniętych, dlatego że tu, gdzie guza ma tutaj w tym miejscu, cała radioterapia była skupiona w tym miejscu, więc a zęby nie były w dobrym stanie, w sensie takim, że były już leczone. Gdyby to były zęby takie, wiecie, nic nie dotknięte, to by je zostawili, ale jeżeli zęby były w jakikolwiek sposób już leczone, no to już takie dmuchanie na zimne, po prostu oni chcieli je usunąć, żeby się w razie czego nie psuły, bo potem to się nie chce goić i tak dalej. Także najpierw miał usuniętych podczas dwóch wizyt chyba 8 zębów, potem tą tubę zainstalowaną, potem się zaczęła ta radioterapia. No i trwała ona 6 tygodni, raz w tygodniu jeszcze miał chemię, także jeździliśmy przez te 6 tygodni codziennie do drugiego, bo mieszkamy w małym miasteczku, także prawie godzinę jazdy było codziennie na tą radioterapię. Także ja też jeździłam z nim razem na tą radioterapię, potem jechałam do pracy, w pracy siedziałam do wieczora, potem też tam trochę odrabiałam godziny. Mąż przez dłuższy czas też pracował, dopóki się dobrze czuł, to jeździł do pracy, a od mniej więcej 2 tygodni jest już w domu.
No i wczoraj ja ten film kręcę w sobotę, wczoraj był piątek i wczoraj miał ostatnie to naświetlenie. Też mi było na rękę to, że córka miała tydzień wolnego od szkoły, potem syn przyjechał, teraz też syn był tydzień w domu. No i teraz ja planuję sobie wziąć może tydzień wolnego, żeby po prostu z nim pobyć w domu. Mąż ogólnie trzyma się dobrze, w sensie fizycznie. Psychicznie to różnie bywa. No ja też, jak widać. Natomiast fizycznie zniósł bardzo dobrze to naświetlanie. Ta skóra tutaj się cała obiera i jest taka cała, jątrzy się to wszystko. Także wygląda okropnie. Tutaj cały zarost oczywiście stracił. Włosów z głowy nie stracił. Schudł 20 kilo. Nie ma w ogóle smaku, więc musi się zmuszać do jedzenia. Niby to nie jest takie nic, człowiek powinien się cieszyć, że żyje, a nie, że nic mu nie smakuje, ale jednak radość to też, znaczy jedzenie też zabiera wiele radości chyba z naszego życia, bo to strasznie po prostu dołuje, jak człowiek ma na coś ochotę, a nie może zjeść. No na szczęście cała ta radioterapia już się skończyła i chemioterapia. Wczoraj, tak jak mówię, był ostatni zabieg. No i teraz przez kolejne 2 tygodnie ma jeszcze odczuwać te skutki uboczne tego wszystkiego, także jest taki bardzo, wiecie, chucham na niego i dmucham jak na jajko, żeby się gdzieś nie zaziębił, bo to jest też taki człowiek, który nie potrafi usiedzieć w spokoju, więc wciąż gdzieś tam nosi, jak tylko się lepiej czuje, to najchętniej by coś tam szedł, a to na ogródku porobić, a to coś w domu porobić, więc muszę go stopować, żeby zwolnił, żeby odpoczął, żeby to, żeby tamto. Także przez kolejne 2 tygodnie też muszę po prostu pilnować, żeby go gdzieś nie wywiało, żeby uważał na siebie, bo jeszcze przez 2 tygodnie ta radioterapia jak gdyby pozostawia te skutki uboczne. No i potem będziemy czekać na kolejne skany i tak dalej. To guz się widocznie zmniejszył, ale co tam jest, to dopiero po chyba 6 czy 8 tygodniach oni będą robić kolejne skany i wtedy będą decydować, czy to, co zostało, będą wycinać, czy co z tym dalej będą robić, tego jeszcze nie wiemy, także nadal będziemy żyć w oczekiwaniu, ale no póki co jesteśmy szczęśliwi, że się ta radioterapia skończyła. Słuchajcie, na powieki teraz położyłam ten korektor z Lili Lolo, to jest, skusiłam się na korektor z Lili Lolo w formie takiej kremowej i powiem wam, że jestem mega niezadowolona z tego produktu. On jest bardzo suchy, on ma bardzo dobre krycie i jest bardzo wydajny. Tutaj niewiele trzeba, żeby rzeczywiście wszystko zakryć, ale wygląda tak niemiłosiernie sucho pod oczami, że jestem aż w szoku. Także starając się go od czasu do czasu używać, używam go jako po prostu bazę pod cienie, bo no na tyle gładką taką tą skórę zostawia i wysusza, że powiedzmy, że się nadaje na tą bazę, ale nie wiem, czy uda mi się w ogóle ten produkt wykorzystać, bo jest, mówiąc szczerze, beznadziejny. Tak się nachwaliłam na ten podkład i jakoś mi się on dzisiaj nie podoba. Nie wiem, chyba się albo się skłócił z moją pielęgnacją, albo po prostu moja skóra też jest ostatnio mocno taka wysuszona, poszarzała, wiadomo. Także nie wszystko dobrze wygląda, ale ogólnie to podkład zawsze wyglądał dobrze. Nie wiem, jakoś dzisiaj wyjątkowo mi się do końca to nie podoba. Słuchajcie, zrobię przerwę w opowieści i powiem wam o bronzerach, dlatego że mam nowe bronzery u siebie. I to są bronzery z Debalm. Ja je oba znalazłam w TK Maxie. Cieszyłam się po prostu jak dziecko z prezentu gwiazdkowego, bo to są bronzery, nad którymi ja się długo zastanawiałam. Ten to w ogóle już jest wycofany, a ten to na obrazkach wydawał się ciemny. Nie wiedziałam, czy ryzykować, czy nie. Oba kupiłam po 5 funtów każdy, więc stwierdziłam, że dobry deal. Bronzilla to jest chyba ich jeden z najnowszych bronzerów. On, słuchajcie, jest dosyć ciemny, ten bronzer. Ale muszę wam powiedzieć, że na twarzy wygląda naprawdę bardzo ładnie. Może on nie jest dla takich typowych bladziochów, ale jeżeli macie karnację podobną do mojej, czy nawet ciemniejszą, to ten bronzer naprawdę wygląda ładnie. On jest ciepły, ale nie jest pomarańczowy. On bardziej wchodzi w takie rdzawe tony i naprawdę bardzo ładnie się rozprowadza i naprawdę jestem z tego bronzera zadowolona. Raczej to będzie taki bronzer na lato. Chociaż mówię, no mogłabym go używać przez cały rok, no ale mam inne, powiedzmy, na tą porę roku. A drugi to jest ten brąz.
Olivier coś tam, w kolorze Olivier, take home the bronze w kolorze Olivier. Pokazuję tak nisko, bo nie mogę ręki podnieść do góry. I słuchajcie, to jest bronzer, na którym się pół internetu rozpływało i on z jakiegoś powodu został wycofany. Nie wiem dlaczego, bo bronzer naprawdę jest fajny. Tam w tej serii wyszły trzy. No i właśnie ten Olivier, że to był taki bronzer oliwkowy. Nie wiem, dlaczego ja się tak długo zastanawiałam nad kupnem, dlatego że ja mam skórę taką delikatnie oliwkową. Tutaj to widać na szyi, czasami jestem zielona. Ale raczej mam odcień neutralny w kierunku żółtego albo takiego oliwkowego. Bardzo fajnie się nabiera na pędzel i naprawdę ma bardzo ładny kolor. Przynajmniej do mojej karnacji naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ani on nie jest zbyt chłodny, ani on nie jest zbyt ciepły. Taki, no naprawdę bardzo, bardzo ładny odcień. Jeżeli znajdę gdzieś w internecie, chociaż ja nie lubię takich kosmetyków kupować na zapas, dlatego że wciąż pojawiają się nowe rzeczy i bez sensu jest moim zdaniem kupować sobie rzeczy na zapas. Skoro człowiek i tak wciąż ma ochotę testować coś nowego, więc nie wiem. Ale szkoda, szkoda, że bronzer wycofali, szkoda, że nie wprowadzili czegoś nowego, nawet jeżeli nie, bo to jest jeszcze to stare opakowanie na magnes. Oni w tej chwili wszystkie opakowania mają na te takie, są bezmagnesowe, w pełni, wiecie, recyclable, i one wszystkie są na te takie zawleczki. A te starsze opakowania były na magnesy. No i ten bronzer wciąż jest w takim opakowaniu właśnie magnetycznym, w sensie zamyka się na magnes, więc być może dlatego on jest wycofany, no ale powinni wtedy, znaczy powinni, może mają zamiar wprowadzić na to miejsce podobny bronzer, tylko już w tym nowszym opakowaniu. Fajny, fajny na tą porę roku, dlatego że on daje taki ładny kontur twarzy, ale niekoniecznie takie ocieplenie. Bardzo mi się ten bronzer podoba. Jeśli chodzi o róż, ale róż to zaraz, najpierw rozświetlacz. Rozświetlacza nie mam nowego, dlatego będę używać, skoro już idziemy z Dybal, bo róż też jest z Dybal, to użyję tą trójeczkę i ja sobie po prostu mieszam ten jasny z tym różowym i taką mieszankę sobie na twarz nakładam. Podobają mi się takie delikatnie różowe rozświetlacze. Nie mam takiego, ale nie chcę kupować, bo ja nie jestem. W ogóle ostatnio coraz rzadziej używam rozświetlaczy, ale zanim ten zużyję, po prostu nie mam ochoty kupować kolejnego rozświetlacza, bo mam te, które mam, będę używać, też mi się podobają. I słuchajcie, jeśli chodzi o róż, to też właśnie w TK Maxie znalazłam. Też z tej serii wyszły trzy róże. Tam On the Date, First Date, coś tam Second Date. Ja mam Big Date. Wszystkie one były jakieś takie randkowe. I były w TK Maxie chyba nawet dwa albo trzy te róże. Ja wybrałam jeden, bo wybrałam taki po prostu kolor, który mi się będzie najbardziej podobał, bo to jest taki mauve. Te kolory tutaj w kamerze mi tak tego nie oddają, ale to jest naprawdę bardzo ładny taki mauve róż. Tam był jeden taki bardziej Barbie różowy, jeden był taki bardziej brzoskwiniowy. Takie róże mam w kolekcji, a ten był na tyle wyjątkowy, nie chcę powiedzieć, że on jest jakoś tam szczególnie unikatowy, ale no bardzo mi się podoba ten odcień różu. Ja lubię takie właśnie mauve, brudne róże. Jest mocno napigmentowany, także nakładam go ostrożnie. Nauczyłam się ostatnio nakładać róż takim mniejszym pędzlem, bo wcześniej nakładałam dużym i to tak na pół policzka. Teraz, ponieważ ten róż jest taki napigmentowany, to po prostu nakładam go takim mniejszym pędzlem. No bardzo mi się podoba ten kolor. Nie, mam chyba w swojej kolekcji może taki albo podobny, ale tak czy inaczej uważam, że kolor jest bardzo ładny. Dobra, będę teraz robić brwi i zabieramy się za paletkę. Do brwi używam oczywiście znowu ten z Dybal. Wciąż ja mam tylko jeden produkt do brwi. Ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że muszę sięgnąć, nie mogę wygiąć ręki. Muszę wam powiedzieć, że moja kolekcja kosmetyków do makijażu jest naprawdę bardzo minimalistyczna. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak na kogoś, kto powiedzmy, że prowadzi kanał na YouTubie. Oczywiście mam rozrośniętą kolekcję palet, ale cała reszta to mam, tak jak mówię, jeden produkt do brwi. I tam nie wiem, ze trzy może bronzery, cztery i to wszystko. Kilka róży. Nie wiem, na czym stanęłam. Stanęłam na tym, że się skończyła teraz ta radioterapia i przez kolejne 2 tygodnie
Będziemy, jak to się mówi, lizać rany. Nie chcę wam tutaj za bardzo w detalach opowiadać, bo boję się, że się tutaj rozpłaczę na kamerze. Nie o to mi tu chodzi. Ale to ponoć teraz to co druga osoba ma raka, więc na pewno albo w swoim otoczeniu, bo sami przez to przechodziliście, albo wasi najbliżsi, albo w waszym najbliższym otoczeniu na pewno były osoby, które się z tym zmagały, więc na pewno wiecie, że to jest taka, nie bez powodu to się nazywa walka. Paleta cieni. Słuchajcie, kupiłam czwóreczkę Vizjard, tak to wygląda. Znalazłam na Vinted, ktoś sprzedawał nową za po prostu pół ceny i tak się szczęśliwie złożyło, że miałam na oku dwie te czwórki, tą i jeszcze Peridot, taką w zieleniach, także poluję jeszcze na tą Peridot, ale ta mi się bardzo konkretnie podobała. Ogólnie to nie lubię, to jest w ogóle jak w tej chwili jeden mój jedyny kład, nie lubię kładów, dla mnie to jest za mało, ja lubię mieć palety, nawet takie 8-10 cieni, ale takie kłady to jest dla mnie po prostu za mało. Natomiast byłam ciekawa tych kładów od Vizjard, może nie tyle ciekawa, co konkretnie ta paletka mi się bardzo podobała kolorystycznie i kupiłam ją z taką myślą, żeby ją pomieszać z Violet Etendu. Dlatego, że Violet Etendu to jest paleta, w której mi zawsze czegoś brakuje. Nie wiem, z jakiegoś powodu bardzo rzadko po nią sięgam. Bo nie wiem, zawsze coś. I pomyślałam sobie, że jak zmieszam te dwie palety, w sensie poprzekładam tutaj cienie, to może ona będzie ciekawsza. Ale dzisiaj nie będę mieszać, nie będę nic przekładać, tylko zrobię po prostu makijaż tym kładem, żeby wam pokazać tą czwóreczkę w akcji. Zrobię najpierw swatch, ja już używałam tego kładu. Tutaj są dwa maty. Znaczy ten jest taki z drobinkami, ale tych drobinek praktycznie w ogóle nie widać. Naprawdę są bardzo ładne te kolory. Mam nadzieję, że będzie na kamerze widać te błyski. Tutaj to jest. Rzadko kiedy się zdarzają w paletach Vizjard duochromy. I to jest właśnie duochrom. On jest bardzo miękki, taki proszkowo miękki. A to jest błysk. Może w świetle dziennym uda mi się zrobić jakąś przebitkę, żeby wam te kolory po prostu bliżej pokazać, bo ja wiem, że tutaj, tak jak robię ten film, to mogłam na prawej ręce zrobić swatche, bo naprawdę nie mogę ręki podnieść. To jest taki brudny róż, to jest taki jakiś śliwkowy, trudny do określenia kolor. Taki, ani to nie jest róż, ani brąz, ani fiolet, coś pomiędzy. No to są takie kolory, które ja lubię. Ten duochrom jest taki trochę srebrno-różowy. No i tutaj jest taki metaliczny, szary, no, taki grafit. Głównie z powodu tego koloru i tego tak naprawdę podobał mi się ten kład. Moim zdaniem najładniejsze kolory z palet, znaczy najładniejsze. Ten duochrom ma. Mówię, zrobię przebitki, bo naprawdę warto, bo ten duochrom to taki jest, jak mówię, srebrno-różowo. Też trochę fioletowe, takie dosyć ładnie się mienią te kolory. Także będę robić po prostu makijaż tym kładem i ciągnąć swoją smutną opowieść. Tak jak mówiłam, na pewno jeżeli się z tym zetknęliście, to wiecie, jak to wygląda, że to jest nie bez powodu nazywają to walką, bo to naprawdę jest walka nie tylko z chorobą, ale chyba z samym sobą, ze strachem. Z emocjami, bo my naprawdę byliśmy przerażeni na początku. Szczególnie, że człowiek, wiadomo, tutaj jest sam i ani jakiegoś takiego wsparcia na bieżąco nie ma znikąd, ani też nawet takiej po prostu pomocy. Cieszę się, że mam już duże dzieci, bo gdybym miała małe dzieci, to nie wiem, jakbym sobie z tym wszystkim poradziła. Tak to wiecie, oni nie dość, że się sami zajmują, to jeszcze sami coś tam pomogą. Nie wiem, to było. To dla mnie te ostatnie, szczególnie nie wiem, 2 miesiące, dłużej nawet 3 miesiące, tak od wakacji, to był po prostu taki maraton. Bo myśmy przed wakacjami już zaczęli robić skany, a po wakacjach tydzień, no to mieliśmy pierwszą wizytę u lekarza, w której on powiedział, co to jest i co będziemy dalej robić. I wtedy to po prostu świat stanął na głowie.
I od tamtej pory to po prostu ja żyję w ciągłych nerwach. Teraz już się, mówiąc szczerze, trochę uspokoiłam, bo jak gdyby trochę mamy już tą najgorszą chyba część ze sobą, taką przynajmniej mam nadzieję. No i będziemy czekać na kolejne wyniki, ale wcześniej to ja byłam po prostu kłębek nerwów, ja miałam jakieś ataki paniki, ja nie wiedziałam, czego się spodziewać, co robić. W ogóle patrząc na niego, jak on chudnie, jak on cierpi, to chyba nie ma nic gorszego niż patrzeć na to, jak ukochana osoba dwa głębokie wdechy, bo nie chcę tu robić cyrków po prostu. Nie wiem nawet, co mam wam powiedzieć. Mówię wam o tym, w ogóle nie wiem sama, czy dobrze robię, czy nie, zwierzając się z takich rzeczy, ale ja też wiele rzeczy staram się ukryć. Ja jestem raczej osobą, która patrzy pozytywnie i wierzy w to, że wszystko będzie okej. Okay. Staram się też radzić sobie ze stresem jak mogę. Dla niektórych to będzie może głupio wyglądać, dla innych nie. Ja po prostu staram się sobie radzić jak mogę. Nie wiem, uciekam właśnie w świat swój, zamknięty. Były takie dni, że strasznie dużo klełam. Były takie dni, że się malowałam i ryczałam. Nie wiem, zaczęłam, w ogóle się uzależniłam na nowo od książek, a konkretnie od audiobooków. I to jest chyba taka najlepsza dla mnie ucieczka, właśnie w książki. Także każdy sobie radzi jak może. Ja sobie też radzę na swój sposób, ale gdzieś to tam zawsze bokami wycieka i nie zawsze człowiek potrafi to wszystko ukryć. No ja wierzę w to, mam wrażenie, że teraz to w ogóle się jakaś taka emocjonalnie rozchwiana zrobiłam. Mam wrażenie, że ze mnie dopiero teraz ta trauma cała schodzi i po prostu wybucham co chwilę płaczem bez powodu, gdzie wcześniej tego nie robiłam albo nie tak często. No ale wiem, że to wszystko minie i ogólnie to cieszę się bardzo, że po prostu się to skończyło, że jakoś wciąż on się trzyma na nogach. Nie wiem, nie było jakichś martwiących, wiecie, skutków ubocznych, bo też nigdy nie wiadomo, jak człowiek na chemię zareaguje. Dla mnie to też było takie przeżycie traumatyczne, bo ja już przez coś takiego przechodziłam w domu. Moja mama też przez podobne rzeczy przechodziła, więc też się trochę na to wszystko napatrzyłam, więc po prostu też przywoływało wspomnienia bolesne i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie teraz droga też przed nami, żeby się z tego wszystkiego wykaraskać. Żeby po prostu odchorować i wyzdrowieć, wyleczyć, zapomnieć, jeśli się da. Prawdą jest to, że jak człowiek przez coś takiego nie przechodzi, to podejrzewam, że nie rozumie, chociaż myślę, że tak jak powiedziałam na początku, większość osób w tej chwili ma już styczność, bo tak wiele jest takich przypadków, że prędzej czy później gdzieś tam się ktoś styka z tym. Nie wiem naprawdę już, co mówić. Wezmę teraz ten szary i też tutaj trochę, bo chcę wszystkie cztery cienie wykorzystać. Taki fajny, mauwi, fioletowo-różowy, chłodny makijaż z tego wychodzi. Ale nie na tyle chłodny, żeby był siny. Mam wrażenie, że jak to z Vizjard często bywa, te kolory po prostu są takie bardzo, moim zdaniem, twarzowe. Ładnie się komponują chyba z każdą karnacją. No ja mam zamiar, tak jak mówię, pomieszać tą paletę z tą fioletową i zobaczyć, co mi z tego wyjdzie i używać tych cieni razem, bo widzę, że tam wyjdą bardzo ładne kombinacje. Wywalę po prostu z tej Violet Etendue jakieś cztery cienie, które nie do końca mi się podobają, albo które uważam, że są, że nie są tam, że są zbędne, o tak. Chyba znowu za nisko to wszystko rozblendowałam, ale już trudno.
No i gwóźdź programu, ten tutaj duochrom, on jest tak po prostu miękki, że jak ja go nabieram na palec, to ja tak dookoła zbieram to, co się. Nie wiem, on taki jest miękki, a jednocześnie taki proszkowy. Chyba najmocniej błyszczący cień z tych wszystkich wizjard, które mam. I najmocniejszy taki duochrom, bo bywają w innych cieniach, w innych paletach takie lekko mieniące się kolory, ale nigdy to nie było coś tak mocnego. Tutaj to jest taka, no taka syrenka. Tutaj po prostu zależy, jak światło pada, tak ten kolor się mieni tutaj i trochę niebieskiego widzę, i różowego, i fioletowego. Naprawdę bardzo ładny jest ten cień. Dla samego tego cienia, nie wiem, czy warto kupić tego kłada, ale moim zdaniem cień jest spektakularny. Jestem ciekawa, czy któreś inne kłady te z Vizjar też mają takie spektakularne cienie. Mówi, ja mam ochotę jeszcze na ten kład Peridot, bo tam są przepiękne zielenie. I ja też miałam taki pomysł, żeby sobie wreszcie pomieszać te palety Vizjar i zrobić je takie, jakie bym chciała mieć. O. I miałam konkretnie ochotę pomieszać ten zielony kład Peridot z tym Soleil La Plaque. Bo tam takie są klimaty, trochę tam jest żółci, trochę brązu. I tak myślę sobie, że tam by fajnie te zielenie się z tym skomponowały. Wewnętrzne kąciki nałożę sobie tutaj z tej paletki mojej dyżurnej. Trochę tego błysku. Coś tutaj paluchem roztarłam ten cieni. Nie wiem, mam wrażenie, że wyglądam po prostu dzisiaj tragicznie. Coś mi dopada. Słuchajcie, tak, także do tego wszystkiego też oczywiście dochodzą takie rozterki typowo przyziemne, dlatego że chorowanie w Anglii niestety jest kosztowne, dlatego że tutaj no nie ma czegoś takiego, że płacą. Oczywiście jest ten płatny chorobowy, ale to jest mniej więcej, nie wiem, 20% pensji. To nawet nie jest w procentach liczone, to jest określona kwota, ale ta kwota to są po prostu jakieś stawki głodowe. Także to nie jest tak jak na przykład w Polsce, wiem, że tam płacą 80% pensji. Tutaj tak nie jest, tutaj jest stawka określona i ona naprawdę jest bardzo niska. Także gdyby nie oszczędności, to nie wiem. Także niestety. Dobrze, że mieliśmy jakieś oszczędności, bo one też są w pewien sposób zjadane. Jak znam mojego męża, to wiem, że pewnie do pracy wróci bardzo szybko, bo to jest człowiek, który za długo w miejscu nie posiedzi, ale no wiadomo, też nie jest wesoło, a też liczę się z tym, że po prostu będzie trzeba też trochę coś tam na później mieć, bo no te zęby będzie trzeba przede wszystkim jakoś odbudować. Raczej nie będzie nas stać na to, żeby tam wszędzie implanty powkładać, bo po prostu tego jest za dużo. Ale na pewno będzie trzeba, nie wiem, te zęby odbudować, zrobić jakąś protezę czy coś, no bo z jednej i z drugiej strony ma te wszystkie tylnie zęby pousuwane, więc sami rozumiecie. Także na to też jakieś tam pieniądze będzie trzeba zdobyć. Rodzina oczywiście też pomaga jak może. I też po prostu zastanawiałam się, czy wam o tym mówić, czy nie. Ale stwierdziłam, że z drugiej strony, no cóż, jak człowiek się nie mówi, to no to jak ktoś ma pomóc, jak nie wie, że może. Także też chciałam wam powiedzieć, że mojego męża siostra założyła zbiórkę dla niego, na polskich oczywiście tam na pomagam chyba.pl. Założyła tam dla niego zbiórkę, a syn założył tutaj zbiórkę angielską. Też tutaj są takie platformy, gdzie można takie zbiórki zakładać. To nie o to chodzi, że
nam w tej chwili czegoś brakuje, bo w tej chwili nam niczego nie brakuje. Tutaj wszystko, co on potrzebował do leczenia, otrzymał. Wszystkie leki i tak dalej, tutaj za nic nie musieliśmy płacić. No ale same dojazdy na tą radioterapię przez te 6 tygodni i wcześniej na te wszystkie skany i tak dalej, to też pochłonęło sporo pieniędzy. No i też na przyszłość po prostu będzie trzeba, tak jak mówi, na te zęby, na jakąś może rehabilitację. Nie wiadomo też, jak to się dalej wszystko potoczy, kiedy będziemy wrócić do pracy i tak dalej, więc na to wszystko są, mówię i maluję usta. Na to jest ta zbiórka założona i cokolwiek tam się na tej zbiórce nazbiera, to po prostu będą dla niego na przyszłość. Będę się cieszyć, jak się chociaż na te zęby uda, bo to też będzie spory wydatek. Także ja oczywiście linki do tych zbiórek zostawię na dole. O nic nie proszę, to nie o to chodzi. Po prostu, jeżeli macie ochotę wspomóc męża, też na tej zbiórce.pl tam są jego zdjęcia zamieszczone, opisana ta jego droga cała, więc jeżeli macie potrzebę, albo nie wiem, macie chęć jakoś wspomóc, to oczywiście z góry dziękuję i będzie nam obojgu bardzo miło, bo to jest po prostu ciężki czas, no. Finanse to jest jedna, ale też psychiczne wsparcie chyba jest dla nas najważniejsze, bo tak jak mówię, jesteśmy tutaj tylko we dwoje i no. Przepraszam, że wam zwalam taki film ekranu w niedzielę. Nie wiem, czy powiedziałam wszystko to, co chciałam. Pewnie mogłabym powiedzieć więcej, ale już po prostu mi się ciężko oddycha, taką kruchę w gardle, że nie mogę. Ja w każdym razie teraz będę miała parę dni wolnego, po prostu, żeby z nim trochę w domu posiedzieć i sama też trochę odpocząć, odespać, bo tak jak mówię, maraton niesamowity, więc liczę na to, że może uda mi się trochę. Że uda mi się trochę filmów ponagrywać z tym, co mam, z tym, co może tam przyjdzie i trochę może jakichś perfumowych, trochę makijażowych. Miałam też nadzieję trochę takich shortów makijażowych ponagrywać z tymi nowymi paletami, które mam, bo jakoś taki czuję niedosyt i też ostatnio nie miałam nawet czasu się za bardzo malować i pobawić się tymi, także pomyślałam, że jakieś takie shorty ponagrywam. No i też jakieś takie perfumowe filmiki, miałam też pomysły, także przez ten tydzień może coś tam uda mi się ponagrywać, żeby przez kolejne, nie wiem, miesiąc, dwa to wpuszczać, bo to tak wygląda, że jak nagrywam na zapas, to nie chcę ich jakoś tam szczególnie dużo tych filmów puszczać, tylko po prostu mieć na przyszłość, bo nie wiem też, kiedy znowu będę miała czas nagrywać. Także z góry przepraszam, że taki filmik rano w niedzielę. No i też z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc z waszej strony, za wsparcie. Przepraszam też, że ostatnio też może na te komentarze za często nie odpowiadałam też. Czasami mówiąc szczerze, nie miałam ochoty, czasami nie miałam czasu, ale postaram się to wszystko nadrobić. Dziękuję wam, że jesteście. I zapraszam do kolejnych filmów. Pa!